Zawsze żyję na dwa miasta i wtedy też tak jakoś było. Ale wtedy to była straszna dla mnie łódź. Wtedy z moim synem narodzonym zwiedziłem wszystkie cmentarze i parki, bo tam była tylko ta zieleń. A teraz powiem pani, że odbieram zupełnie inaczej. Teraz też z żoną akurat gramy w tym spektaklu. Dużo spacerowaliśmy, czy biegałem i chodzę tam na tenisa. No, oczywiście w całych tych obostrzeniach pandemicznych, ale odbieram jakoś pozytywnie, bardzo pozytywnie to. No, widać, że są też pewne zaniedbania wieloletnie tego miasta, ale też widzę, jak prężnie się rozwija i jak kiedyś mnie odbierał właśnie do serialu taksówkarz tam w Łodzi z dworca. Mówi: panie Piotrze, ma pan mieszkanie w Warszawie? Mówię: mam. No to niech pan sprzeda, kupi sobie pan dwa i w Łodzi i zamieszka, jak będzie sobie pan tam od czasu do czasu dojeżdżał do Warszawy. Niech pan z nami tu zamieszka. I bardzo mi miło było, że ktoś tak o mnie pomyślał i ekonomicznie, i uczuciowo. Nie wiem, ja nie mam takich planów. Ja już w tej chwili jestem jakby mieszkańcem całej Polski. Nie wiem, gdzie mnie jeszcze rzuci, nad morze, z powrotem w góry. Nie wiem, nie mam czegoś takiego. I nie chciałbym się przyzwyczajać, póki mogę, do jednego miejsca.